Witajcie we vlogu numer 5. Skąd, jak nie stąd, może was przywitać Buba. Byłem dwa razy, jak widzieliście w poprzednich vlogach, z wynikami. Zabawy dużo, aczkolwiek nic większego nie udało mi się wyholować. Nic takiego ponad wymiar, takiego, żeby naprawdę mogło mocniej potelepać tym kijem. W dniu dzisiejszym przygotowałem się troszeczkę pod tym kątem. Taki kaliber. Konkretne, duże gumy. Aczkolwiek podejrzewam, iż to przedszkole sandaszowe również w to będzie uderzać, i to z tak zwanym smakiem. W planach mam również połowę dzisiaj na metodę drop shot. Za jakieś 2 godzinki ma dojechać do mnie Marek. Marek też będzie chciał wędkować również za szczupakiem. I ja również będę chciał dzisiaj połowić za szczupakiem. Zaczynam tradycyjnie. Pierwsze rzuty. Trzeba wybadać, co tutaj się dzieje, czy coś jeszcze pływa, czy coś napłynęło. Będą w ogóle brały. Woda spadła dosyć mocno i zobaczymy. Pierwszy rzut. W trzecim rzucie nowa guma i nowa stalka idzie się. Sytuacja wygląda bardzo nieciekawie. Bardzo nieciekawie. Pół godziny rzucania i nawet jednego puknięcia nie miałem. I na te duże gumy. I na mniejsze również próbowałem. Nic. Marek. Jedziesz do mnie taki kawał drogi. Za każdym razem coś tutaj się działo, jak przyjeżdżałem. I czyżby dzisiaj miało być inaczej? Sandacze nie biorą, to spróbuję tutaj za szczupaczkiem porzucać za tą trzcinką. Bo przez chwilę jakiś atak widziałem. Tak, Marek? Coś ganiało za trzciną dzisiaj, 2 razy czy 3. Od szczupaczka podobnego. No dobra, jesteśmy na miejscu, no to zachodnie, jak ona wygląda. Za chwilę się tutaj rozłożymy, jeszcze tylko przez chwilę nożem mnie poranimuje. Pamiętaj, że ja mam, kurde, niewiele do setki. Jak ty mnie nagrywasz, tak? To ja siebie też ponagrywam. Chyba ja nagrywam cały czas. Żeby było na równo. Całą drogę, kurde, nagrywam. No, no, witam serdecznie, widzów Marka. My się. Rozbijamy się i działamy, tak jest. I rzucamy. Nie, oczywiście wjechałem w pierwszy zakręt. Nie? Oczywiście. 3 razy ci. 3 razy mi tu łatwiej. I co, zjechałeś tam na dół? Tak. No bo jakże tak? Skręć w lewo, skręć w lewo, skręć w lewo. 3 razy mnie namawia. No w końcu skręciłem, nie? Rok, 2 lata temu to byłem starszy. Teraz mam dalsze drogi, dalej do wody, dłuższe trasy na piechotę, cięższe wyzwania. Ja młodnieję teraz, cały czas młodnieję. Tak jak zapowiadałem, Marek Malmon we własnej osobie. Witam widzów Norberta. No mam nadzieję, że przywiozłeś to szczęście ze sobą, bo ja dzisiaj tutaj na razie jestem bez kontaktu. Ja i szczęście. Dobre, dobre, dobre. Bardzo słaby dzień. Nie zanotowałem jeszcze brania, odkąd przyjechałem. A jestem już tutaj za 2 godziny dobre, jak nie lepiej. Dojechał również Marek, jak widzieliście, też Marek nie zanotował brania.
No i tak się zastanawiamy się, co to może być powodem, bo kurczę, no chociaż te małe sandaczyki mi tutaj podgryzały, a dzisiaj naprawdę nawet jednego puknięcia nie miałem, nawet nic, kompletnie. Woda spadła, albo po prostu sobie poszły stąd, z tych moich dołków. Popłynęły gdzieś. Ale nie poddajemy się, jeszcze wrócimy tutaj na to miejsce. Jeszcze będziemy tutaj za sandaczem grzebać dzisiaj. Natomiast teraz obieramy cel szczupak. Cel szczupak. Zabieramy ten majdan ze sobą, bo trochę tego niestety jest. A będziemy się przebijać przez takie dosyć gęste chaszcze. I mam nadzieję, że warto. Mam nadzieję, że warto. Byłem tam już. Wiem, że fajne miejscówki są. I co, Marek? Idziemy dorwać tego szczupaka. Prowadź waszmość. Tego surfer... Soul Survivor. Soul Survivor. Dobra. Soul Survivor. Dzięki, kurde, bym spadł, nie? Bo wiesz, no, trochę za małego krota dałem, żeby ciebie nie ten, nie, nie staranować. No i to był za mały krok. To jest znowu tak przycinać, nie, nie. Dobry. Da radę przejść? Jeszcze się, dobra, dzięki. Nie gonią tutaj? No coś nie wiem, ja pierwszy raz jadę. Aha. Drugi raz na rybach, bo nie było mnie w kraju. Tak, wygonią to wygonią. Pytałem się, to mówią, że nie gonią. Aha. Ciężko tu będzie statyw rozłożyć, kurczę. Dosyć ciasno, mało miejsca, no ale nic, będziemy sobie radzić.
pytałem tutejszych łowców o obecny sezon sandaczowy. Witam, jak masz na imię? Paweł. Cześć Paweł, miło mi Ciebie poznać. Jak byś ocenił tegoroczny sezon sandaczowy u nas tutaj w Szczecinie? Tegoroczny taki słaby jest, bo mało sandaczy, dużo krótkich jest, mało się trafia tam. No tak, tak właśnie zauważyłem samemu łowiąc, że bardzo dużo jest tego małego, a żeby coś większego przechytrzyć, to jednak trzeba pogrzebać chyba mocniej i mieć dużo szczęścia, prawda? Kiedy się trafi, tam jakaś 60 się trafi, ale jest mało tego sandacza większego. Jasne, a co byś powiedział na temat etyki wędkarzy nad wodą? Wypuszczają, czy jednak biorą te kruciaki? Kruciaki nie, tu kruciaki to wypuszczają, nie? Ale szkoda tych nawet takich 45, jak się złapie, to jest ledwie taki wymiar, to powinno się też wypuszczać, żeby to chociaż do 50. Czyli było. Rozumiem, że idzie wszystko w dobrym kierunku, bo tak 2-3 lata wstecz to tak można było spotkać, że koło nogi pełno takich krótkich i wszystko było do wora. Kiedyś brali, tak, wszystko do wora. Trochę się zmienia. Fajnie, fajnie. Było. Dziękuję i połamania życzę. Nawzajem. Druga sztuka miejska, niestety same takie frytaski się meldują, ale za to ładne branie, mocne uderzenie. Tak. Witam, Marek. Marku, słuchaj, mam do Ciebie takie pytanie. Jak byś ocenił tegoroczny sezon sandaczowy, który się, można powiedzieć, zaczął całkiem niedawno, bo mamy koniec października. Kompletnie kiepski. Kompletnie kiepski. Same małe sztuki. Same małe sztuki. Tak, no jak to rozmawiam z większością wędkarzy tutaj, to wszyscy mówią, że duża sztuka to tak pojedyncze okazje. Aha, rozumiem. No trzeba mieć chyba dużo szczęścia, żeby... Polityka rybacka, podejrzewam, dużo zmienia. Zapewne, zapewne. A co byś powiedział na temat etyki wędkarzy nad wodą, jeśli chodzi... Wielokrotnie spotykam się z tym, że naciągają ryby, żeby było wymiarowo. Wielokrotnie widzę, jak pakują rybę do samochodu. Aha, jedno. Jeżeli my tego nie zmienimy, no to... Dokładnie. My przyjeżdżamy na ryby czy po ryby, no... Dokładnie, także polecamy bardzo serdecznie. Wypuszczajcie, naprawdę wypuszczajcie niewymiarowe ryby, bo one kiedyś dorosną i one będą nam sprawiały wielką satysfakcję w wędkowaniu. Super, dziękuję Tobie bardzo i życzę połamania. Również, dzięki.
takie się meldują. Nic większego nie chcę zagryźć. Tutaj rośnie, kolego do domu. Hop. Mamy kolejnego łowcę. Witam, miło mi Norbert. Dzień dobry, Stanisław. Stanisław. Panie Stanisławie, jakby pan ocenił tegoroczny sezon sandaczowy? Tak powiedzieć, to totalna lipa. Totalna lipa. Tak jakby porównać z ubiegłym rokiem lub dwa lata wstecz? Całkiem co innego. Mhm. Same niewymiary to jest raz. No niby jest trochę tego sandacza, ale jak się zbierze tutaj 100 osób, 100 wędkarzy, to może jak jeden trafi w wymiar, może 50, nie, no bywały i tam 60. Ale to trzeba mieć dużo szczęścia. Ale to tak pojedynczo trzeba mieć szczęście jak totolotka. Rozumiem, jasne. A jakby pan ocenił etykę wędkarzy, jeśli chodzi o te niewymiarowe ryby? Bardzo, bardzo porządnie się wszyscy zachowują. Naprawdę, trzeba szczerze przyznać, wszystko idzie do wody. Bardzo mnie to cieszy. Wszystko idzie do wody. Bardzo mnie to cieszy. Życzę panu naprawdę wielkiej ryby, metrowego sandacza i jeszcze raz wszystkiego dobrego, połamania. Dziękuję, wzajemnie. Jak słyszeliście, wszystko idzie w dobrym kierunku. Bardzo mnie to cieszy, że wędkarze wypuszczają ryby. Pewnie zdarzają się jeszcze różne wyjątki, jak to w całym społeczeństwie bywa. Są ludzie, którzy są naprawdę wędkarzami, czują to i wiedzą, jak należy zachować się nad wodą. Są również tacy, którzy muszą się jeszcze wiele nauczyć.